Niebieska skrzyneczka zdrowia psychicznego daje przestrzeń do tego, aby pomagać swoim rówieśnikom. Jest to projekt bardzo cenny, ponieważ został wymyślony przez młodych ludzi dla swoich rówieśników, którzy wiedzą najlepiej, co w szkołach się dzieje, z jakimi problemami borykają się młodzi ludzie. To nie tylko hejt, to nie tylko styk, nie wiem, z nienawiścią, ale to też samotność, do której przyczyniają się wszechobecne smartfony, które wygrywają nie tylko ze szkołą, ale tak naprawdę wygrywają z całym życiem. To jest projekt, który powstał w tym sejmiku, jak powiedziałam, mazowieckim. Jego celem jest przede wszystkim wsparcie młodych ludzi, którzy zmagają się z różnymi problemami. To przestrzeń do bezpiecznego dawania informacji o sobie, ale także o innych, jeśli takie sytuacje zostaną zauważone. I mam nadzieję, że przekonam dzisiaj panie prezydent, pana przewodniczącego i pana kuratora Lubuskiego, aby do tego projektu dołączyli. Niebieska skrzyneczka idealnie wpisuje się w to, co chcemy robić na terenie województwa lubuskiego. A ja tutaj chciałem złożyć od razu deklarację, że każda moja wizyta od września w placówkach oświatowych będzie wiązała się z obecnością i zawiezieniem przeze mnie jako wojewody lubuskiego niebieskiej skrzyneczki do takiej placówki oświatowej. Będę wszystkich zachęcał do tego, by się włączyli w tę inicjatywę, dlatego że chyba dużo łatwiej jest młodzieży nawiązać kontakt z osobami obcymi. Problem zdrowia psychicznego jest bardzo istotnym problemem w lubuskich szkołach i placówkach oświatowych, a temat rozmów o zdrowiu psychicznym uczniów bardzo często, także przez nas dorosłych, jest tabuizowany. Bardzo trudno o stanach emocjonalnych jest mówić młodym ludziom, szczególnie ludziom młodym w okresie dorastania. A więc myślę, że taki sposób jak ta niebieska skrzyneczka zdrowia psychicznego jest dobrym sposobem, aby odkryć pewne problemy, aby zacząć o nich rozmawiać, bo przecież nie każdy ma odwagę mówić o tym, jakie ma samopoczucie, ale także ta skrzyneczka stworzy taką możliwość, aby koledzy i koleżanki, którzy zauważają, że coś niedobrego dzieje się z ich rówieśnikami, mogli taką informację w sposób anonimowy przekazać. Ta niebieska skrzyneczka wpisuje się w te działania, które jako miasto podejmujemy w obszarze edukacji. Chcielibyśmy, aby te skrzyneczki, bo dzisiaj też już rozmawialiśmy wcześniej, znalazły się we wszystkich naszych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych. Mamy w Gorzowie 19 szkół podstawowych, gdzie uczy się ponad 8700 uczniów, a w szkołach ponadpodstawowych jest ich 25. Jest to ponad 9000 uczniów. Ale chcielibyśmy też, aby takie skrzyneczki znalazły się w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ta niebieska skrzyneczka, która jest, to jest fantastyczny pomysł i podpisuję się pod tym jako radna, jako mieszkanka, jako mama, ale też jako właśnie prezes głównie fundacji Today Tomorrow Together, dzisiaj, jutro razem. I będę to promowała całym sercem, bo każde dziecko, każdy człowiek, a może nawet nauczyciele z tego skorzystają, kto wie, żeby dać informację o tym, że są jakieś zagrożenia, niebezpieczeństwa dla drugiej osoby, czy też dla mnie samego, to jest coś nieopisanego nawet słowami. To jest możliwość dania informacji i ta osoba nie zostanie oceniona, więc podpisuję się w 100%, będę to promowała dalej i na sercu czuję taki ogromny ulgę, że idzie coś faktycznie dalej do przodu, że my nie stoimy w miejscu.